Ta medytacja techniczna znajduje się na samym końcu tego wideoblogu. Z jej wsparcia może skorzystać każdy. To dar, dzięki któremu odrodzicie się w zdrowiu, szczęściu i miłości, w poszanowaniu siebie i drugiego człowieka. Niebo ma wiele odsłon, jak i na wiele różnych sposobów wspiera człowieka. Medytacja nie jest darem, tylko utraconą zdolnością, pozwalającą na kontakt z całą rzeczywistością. Medytacja duchowa jest jej rozwinięciem, łączy bowiem ludzkie DNA z duchowym i boskim. Medytacja duchowa to nauka, dzięki której wprowadzone zostają do umysłu kody pierwotne. Dzięki temu można sterować psychiką, myśleniem, emocjami oraz egzystencją według praw i założeń świata duchowego. Wtedy najwyższe ja, wtedy najwyższa inteligencja bierze pod swoją ochronę człowieka, przebudowując go na jednostkę wysokoenergetyczną. Duchowe działania są nieporównywalnie szybsze i precyzyjniejsze od energetycznej ingerencji. Można też je stosować bez ograniczeń. Jestem Jan, ten Jan, i nie spocznę, dopóki Wam nie pomogę. Witam serdecznie. To nasze kolejne spotkanie z psychologią duchową. Dzisiaj mówimy o ustawieniach Hellingera, które przegrają ze zwykłą kartką papieru. Ja nie chcę dyskredytować tych osiągnięć Hellingera, ale jak się przyjrzycie temu, na czym on oparł to wszystko, to przekonacie się, że w jaki sposób ekstrapolował Hunę w umowny obszar ezoterycznej psychologii. Oczywiście wiele tam technik działa, zwłaszcza te, kiedy ludzie się spotykają. I cokolwiek oni wtedy będą robić, by nabrać w jakiś sposób zaufania do siebie, to i tak mają tam wtedy, bo chcą czegoś nowego, doskonalszego, otwarte serca, wymiana DNA leci i to, choć ludzie o tym nie wiedzą, jest aż w 60% przyczyną sukcesu właśnie takich metod. A czy to jest Hellinger, czy to jest inny, nie ma znaczenia. Taką kontrpropozycją tutaj jest w Stanach na przykład gra w bingo. Ludzie nie dość, że marzą o radości, bo wygrają 2 dolary, 5 dolarów, ale oni mają wspólne zainteresowanie, wspólną pasję. Jeden przyszedł o kijkach, czwartego przywieziono wózkiem, może kogoś nawet noszami przytransportowano. Oni są w jednej sali i grają. I wyobraźcie sobie, tylko to sprawia, że osiąga się tam wartość 50% poprawy, czyli obszar naszych wewnętrznych energii jest bardziej harmonizowany, człowiekowi się chce żyć i znowu przyjść i pograć w bingo. To jest takie lekarstwo. Otrzymujemy od obecnych tam osób, bo są na nas otwarci, bo widzą, że mają takie same potrzeby jak i my, więc są do nas życzliwi i nastawieni, to wtedy to DNA, którego w nas nie ma, no nie, a w nich jest, wchodzi. Tu też następuje wymiana nawet DNA fizycznego, bo poprzez eter. Eter to jest tak, to są takie drobniutkie cząsteczki fizyczne, ale przenoszą DNA. Więc jak masz chorą wątrobę, jak masz zaburzenia psychiczne, bo jest energetyka i tak dalej, to oznacza, że w twoim DNA wyparowały niektóre sekwencje, które kiedyś podpowiadały, jak trzeba sterować ruchem twoich ciał energetycznych i ciała fizycznego, żebyś ty dobrze funkcjonował. Potem to się gdzieś tam rozszczepiło, ulotniło, genetycznie modyfikowana żywność i programy telewizyjne, jak i tysiące innych rzeczy po prostu to poszatkowały. I teraz choćbyś chciał rękę podnosić normalnie, jak dawniej, to tylko ci tak drga. Mówią, że układ nerwowy nie działa. A czemu nie działa? No bo DNA zostało zmienione. Proste. Więc czy pójdziecie na ustawienia Hellingera, czy będziecie się spotykać w grupach, które rozmawiają z Bruno Gröningiem, a nie jest to prawdą, bo z nim nie można porozmawiać, tak jak nie można porozmawiać z ojcem Pio, to jest wymysł, to ludzie przynajmniej lepiej się poczują, bo są na siebie otwarci. Gdyby to rozumieli, to by się spotykali na wspólną kiełbaskę, na wspólny szczaw, na wspólne oglądanie zdjęć,
na wspólną zabawę i tak dalej. I by było cudownie. Młodzi jak chodzą na dyskoteki, no to się ładują aż w 80%. Kasują wszystko, co dojrzali ludzie robią i to w trymiga. Ale też, moi drodzy, oni nie mają tak zdegradowanych ciał fizycznych i energetycznych jak my. Więc to, co stracili, szybko odzyskują i aż im się bawić chce. Poza tym ruch fizyczny też swoje robi. Ale, moi drodzy, ja tu chciałem powiedzieć o czymś innym. Można te ustawienia, to wszystko zrobić w dużo prostszy sposób. Metodą duchową. Czyli szanujmy to, co było dotychczas, bo ma tą swoją wartość. Choć ludzie, jak widzicie, ja tylko powiedziałem o jednej rzeczy, o tej wymianie DNA. Jest więcej takich łączników, które doprowadzają do tego, że ludzie sądzą, że coś wymyślili, choć tam działa zupełnie inny mechanizm. I na tym korzystają. Po prostu niewiedza. No ale my też wszystkiego nie wiemy. No tak po prostu jest. Moi drodzy, ustawienia hellingerowskie przegrają z kartką papieru i zaraz wam to udowodnię. Nieważne, czego wam potrzeba. Ustawień na przykład dla biznesu. Może wam potrzebne są ustawienia rodzinne, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. A może właśnie ustawienia odnośnie egzystencji. Z drugiej strony, jak się przyjrzymy historii pana Rellingera i jego rodziny, no nie, to okazuje się, że tam było odwrotnie. Żarni się kłócili, kto jakie tam będzie kursy, gdzie robił, jak strefy wpływu dać. Licencjonowali to wszystko, co i tak ściągnęli darmo z przestrzeni informacyjnej. Tam, jeśli chodzi o to i w jaki sposób oni funkcjonowali poza tym publicznym wizerunkiem, no nie, tam gdzie ich okiem nie można było dosięgnąć, to był dramat. Później już wychodziły tak brudne rzeczy, że ja się dziwię, że aż tak bardzo umiejętnie potrafili wyczarować te uśmiechy. No nie, zgorzkniałość tu i tu, bo to jest. Uśmiech musi być przyklejony. Nieważne, jaki ma stosunek do kogoś, musi być przyklejony. Nie musi. Można być spokojnym, łagodnym i tak dalej. Ja na przykład rzadko się śmieję, ale usposobienie mam takie bardzo twórcze, otwarte i zawsze bym chciał komuś pomóc, ale nauczyłem się, bo to się czuje tego dystansu, no nie? Bo ogólnie bardzo rzadko można komuś pomóc. Ale ta chęć, gdyby to było, cały czas jest. No ale też, żeby były możliwości. Moi drodzy, czego ezoteryka tu nie rozumie przy tych różnych działaniach? To, że związki z ludźmi mają charakter energetyczny i opierają się przede wszystkim na programowaniu, na DNA, na wprowadzaniu tam zmian. Jeśli my będziemy w takich imprezach uczestniczyć, spotykać się z innymi ludźmi, to na jakiś czas przeprogramujemy się. No nie, ale na jakiś czas. Potem i tak wszystko wróci. Więc albo utoniecie w Hellingerze i w innych na całe życie, tak jak się jest w kościele, żeby ci przypominano o tym, że masz przestrzegać 10 przekazań, albo po prostu wykujesz to i staniesz się tymi 10 przekazaniami, albo tą świadomością kwantową. Dopóki tego nie ma, sukcesu też nie będzie. Będzie cały czas walka, męka i tak dalej. Moi drodzy, wszystko to jest, widzicie, światem energii. Każdy człowiek, każde zdanie, każda sytuacja, projekt nad życie i tak dalej, to wszystko trzepie tą rzeczywistością. No nie? A my potrzebujemy teraz mocy i zasilania duchowego, które potrafi wejść i zastosować od razu to, co byśmy chcieli osiągnąć czasami przez wieloletnie uczestniczenie w różnego typu energetycznych psychoterapiach. Moi drodzy, energetyka, nieważne czy to nauka, czy ezoteryka, czy religia się tym zajmuje, to ciągle jest taka socha w stosunku do nowoczesnego pługu, który od razu robi wiele skib. Niemniej i tu, jak widzimy, ciągle leci praca. I choć ten pług wynaleziono w przestrzeni wibracyjnej, gdzie nie ma takich narzędzi, one się przejawiają tylko w przestrzeni energetycznej, to i tak to jest forma narzędzia. Moi drodzy, podpowiem wam, co macie zrobić. Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy, że ta cała metoda, która jest umieszczona w przestrzeni programowej 12 wymiaru, nazywa się kartką papieru. Po prostu tak, albo kartką, ale chyba lepiej kartką papieru.
cokolwiek byście chcieli w swoim życiu zmienić, czy żebyście wy się poprawili, rodzina poprawiła, żeby lepiej było w biznesie, no po prostu wszystko, co wam, co spędza sen z powiek, no nie bierzcie pod uwagę, no dosłownie takich drobnych rzeczy, no nie żeby papuszka miała lepszy humor, żeby kot miał bardziej podniesiony ogon, żeby lodówka się tak nie psuła, no nie wpadajcie tutaj w jakąś paranoję. Mówimy o konkretnych rzeczach, nie ustawienia dla biznesu, dla rodziny i tak dalej, żeby to się zmieniło, to weźcie sobie kartkę papieru i na tej kartce papieru napiszcie o swoich oczekiwaniach właśnie związanych, uwaga, z uczestnictwem we wszelkiego rodzaju ustawieniach typu hellingerowskiego. One działają, my tylko mówimy, że na czym to się opiera. No i ten skutek wasz będzie większy niż ich, a to zrobicie sami, korzystając z metody duchowej. Czyli jeśli wiecie, że gdzieś jest jakiś kurs, który mówi o tym, że ci się humor poprawi, potem jest jakiś kurs, gdzie jest powiedziane, że zaadaptujesz się w danym środowisku i będzie ci lepiej, czyli twoje relacje z całym światem i tak dalej, dzięki czemu później jest większy spokój, perspektywa się rozszerza i widzisz nowe możliwości. To moi drodzy, napiszcie to wszystko na swojej karteczce, a potem, i to jest najciekawsze, a potem idźcie tam, gdzie są ludzie. Centrum handlowe, jakiś dep, tak obojętne gdzie. I wtedy to, co żeście napisali, zmielcie wszystko, zgniećcie i wyrzućcie do kosza. I nic więcej. Nic więcej. Ten kosz i kartka papieru, no ten kosz to jest tak jak kociołek u praojca, który przemienia wszystko, no nie, ma swoją moc. Ale dla was magicznym słowem jest kartka, która wszystko uruchamia, czyli tak czołg. No i już czołg burzy ścianę i przejeżdża, bo akurat ten czołg ma burzyć ściany. Czołg, ale to już jest inny czołg, który tylko ma strzelać, a stać w jednym miejscu. To jest kartka papieru właśnie do takich ustawień. I moi drodzy, naprawdę życie zacznie się wam zmieniać. No ale pamiętajmy, że ludzie żyją, ciągle na was oddziałują, że wy też się zmieniacie, że nie utrzymacie w sobie takiej pozytywnej postawy, jak jest ciężko. Więc możecie sobie takie ustawienia zrobić, jak jest trudny okres, od miesiąca do trzech. No nie? Później wystarczy raz na pół roku, potem raz na rok. Wszystko zależy od tego, jak się intensywnie żyje, czym i kim się jest, no i w jakim środowisku się przebywa. Moi drodzy, prosta metoda, ale to są nauki świata duchowego. Tam, co jest potrzebne, już jest. Na przykład nie wiem, co tu zrobić, żeby wymyśleć inną maszynę do obierania pomarańczy. A jestem takim inżynierem i trochę się w tym orientuję. No nie? To przyjdzie mi pomysł na to. Jak ja się zajmuję ludzką energetyką, to od razu przychodzą podpowiedzi, co trzeba zrobić, żeby właśnie tak jak teraz wprowadzić na nowo ustawienia. Proste. W ten sposób można osiągnąć to, co mogłyby ci dać wszystkie inne metody, mające cię jak najlepiej ustawić w przestrzeni energetycznej. W tym przypadku tutaj nie ma działania, tu nie ma początku ani końca, tu czego się nie analizuje, tu istnieje to, co istnieje, samo, bez wiedzy i ingerencji. Psychologia duchowa kontra energetyka. No przyszedł czas, bo jak się świadomość kwantową, czyli świadomość energetyczną obudzi, to można już samemu sięgać po metody duchowe. No nie, przynajmniej sięgać. Natomiast tworzenie ich na tych wyższych poziomach wymaga obudzenia świadomości jeszcze duchowej. No i to, co powtarzam zawsze, żeby to zrozumieć, no nie, że wielu ludzi ze względu na ochronę własnych interesów będzie przeczyć skuteczności tej metody, a one są znacznie lepsze i doskonalsze niż to, co proponuje nam świat człowieka fizycznego operujący tylko w obszarze psychiki, umysłu, emocji, myślenia i potrzeb. Także, moi drodzy, nie zarobią na tym, bo te techniki, a na mojej stronie jest cały kompleks tego, byście mogli się totalnie zregenerować. No i tworzę też już materiały, dzięki którym będziecie mogli sięgnąć nieba sami. Prosto podpowiadam, jak to się robi, jak to się osiąga, bo po to właśnie
przyszedłem. Więc dużo zdrówka, dużo ćwiczeń i radości z sukcesów, które już macie w swoich dłoniach. Oddychajcie równo i spokojnie. Za chwilę przejdziecie niesamowitą transformację. Za chwilę obudzą się prawa istnienia, które pokierują waszą przemianą. Dzieje się tak zawsze, gdy człowiek ma dosyć cierpienia, gdy gotów jest porzucić stare przyzwyczajenia i stać się lepszym i mądrzejszym. Przenieście się teraz w zaciszne miejsce, gdzie nikt nie będzie was niepokoić. Możecie je wyczarować wszędzie, tak w tym, jak w innym świecie. Możecie nawet znaleźć się w bajce, którą kiedyś polubiliście, która jest dla was cennym wspomnieniem. Księżyc, środek słońca, chatka stojąca nad brzegiem przepaści, czy bungalow ukryty pod palmami, wszystko jest dobre, o ile wywołuje miłe wspomnienia lub inspiruje wyobraźnię. Istotą rzeczy jest odczucie bezpieczeństwa, ciszy i komfortu, atmosfery sakrum. Znajdźcie teraz takie miejsce, zainstalujcie się w nim i czekajcie na dalsze dyspozycje. Oddychajcie równo i spokojnie. Ujrzyjcie teraz przed sobą białą kartkę papieru. Wszystko, co za chwilę ujrzycie okiem wyobraźni, na niej zostanie zapisane. Możecie też posłużyć się tradycyjną techniką i sięgnąć po zwyczajny skrawek papieru. Nikt z nas nie jest z siebie zadowolony. Każdy na różne sposoby był predefiniowany przez system i wzorce kulturowe, przez nasze najbliższe środowisko. To boleśnie zaburzyło naszą pierwotną energetyczną strukturę. Nasz charakter i przyzwyczajenia zostały zmienione. Staliśmy się kimś innym nawet we własnych oczach. Pozbawieni mocy i dawnego uroku, przywdzialiśmy maskę, która jest cięższa od czegokolwiek innego. To, co było cenne, gdzieś wyparowało. Powstał człowiek lękliwy, słaby, zgorzkniały i pozbawiony perspektyw. A jeśli nawet wszystko dobrze się układało, to najczęściej było osiągane kosztem zrywania jedności z ludźmi. Staliśmy się dla nich obcy i odlegli. Naszym dawnym wzorcem człowieczeństwa smarowaliśmy czerstwy chleb. Naszemu duchowemu obliczu nadaliśmy wymiar podmiotu społecznej małości. Ale gdzieś tam w czeluściach serca tliło się przekonanie, że damy radę, że kiedyś stanie się coś takiego, co nas odmieni, co nam przywróci dawny blask. Nadszedł w końcu czas zmian, czas stworzenia nowego wizerunku i nowych ustawień z ludźmi i z przestrzenią. Dziś wiele się zmieni. Dziś odzyskacie stare zapisy, pierwotne wzorce zachowań. Znów staniecie się określeni, spokojni i zdystansowani wobec problemów tego świata, a zarazem zaangażowani w tworzenie nowego ładu. By tak się stało, musimy zacząć od własnego podwórka, od ingerencji w samych siebie, od zbudowania postaci, która już od dawna powinna przemierzać ścieżki prowadzące ku horyzontowi zdarzeń. Napiszcie teraz lub ujrzyjcie w wyobraźni, jakimi chcecie się stać, jak macie postrzegać świat i ludzi i jednocześnie, jak macie być w swoim odczuciu przez ludzi i świat postrzegani. By ułatwić sobie pracę, by w pełni zrozumieć sens i moc przekształceń, a także duchową ideę nas w tej chwili prowadzącą, przyjmijcie sobie jakąś scenę z dzieciństwa. Przypomnijcie sobie czas, gdy byliście mali,
niewinni i wypełnieni żywym światłem. To były dni, gdy cały świat chylił przed wami czoła, gdy Boże oczy z uwagą śledziły każdy wasz ruch. Stańcie się takimi dziećmi, bo nigdy nimi być nie przestaliście. I tłustymi literami zanotujcie, że chcecie, że żądacie, by powróciła wasza dawna doskonałość, by obudziła się moc pourodzeniowa, która gdzieś się na drobne rozmieniła. Wyraźnie zaakcentujcie, że macie być tak samo doskonali, jak wtedy, gdy Bóg nocą tulił was do snu. Stwórzcie świetlisty monolit tego, czym się chcecie w końcu stać. Prawa do zwycięstwa wciąż wam nie odebrano. Przy okazji na drugiej stronie kartki wypunktujcie te cechy i przywary, których chcecie się raz na zawsze pozbyć. No, moi kochani przyjaciele, zabierajcie się do roboty. Czas ucieka. Jeśli zamierzacie na pisanie poświęcić więcej czasu, jeśli pragniecie cieszyć się powrotem własnej magii, to przerwijcie na chwilę to nagranie. Ja za minutę podpowiem, co macie dalej robić. Oddychajcie równo i spokojnie. Kartka wszystkie wasze prośby przekształci w kody, które zostaną rozsiane po całym świecie. Niczego się nie lękajcie. Całym procesem przemiany kieruje wasz własny duch. Ja tylko komunikuję się z nim w waszym imieniu. To co? Zaczynamy. Witam ponownie. Mam nadzieję, że dołożyliście wszystkich starań, by wasza nowa postać zrobiła na ludziach duże wrażenie, a zarazem by była zgodna ze wzorcem duchowym. Zwińcie teraz kartkę papieru. Zgniećcie ją we własnej dłoni. Jeśli posłużyliście się materialnym przedmiotem, to schowajcie ją gdzieś głęboko, by nikt jej nie odkrył, nie dotknął. Zabierzecie ją z sobą, gdy będziecie wychodzić na spacer. Wrzucicie ją potem do kosza tam, gdzie będzie najwięcej ludzi, gdzie w polu waszego widzenia znajdzie się ich co najmniej kilkanaście. Jeśli zaś całą operację przeprowadziliście w wizjach, to pamiętajcie kartkę we własnej dłoni. Zróbcie to w wyobraźni. Przenieście się gdzieś na promenadę i wrzućcie ją następnie do najbliższego kosza. Kartka jest bezwartościowa i w proch się obróci, ale kody zawarte w waszych notatkach dotrą do nadrzędnej inteligencji, która wasze pomysły wcieli w życie. Wróci odwaga i pewność siebie, wiara i nadzieja. Obudzi się umiejętność tkania dnia według dawnych zasad. Znów polubicie ludzi, a oni was. Znajdziecie z nimi wspólny język, a oni przyjmą was jak swoich. Przyszłość poda wam rękę i zaprowadzi tam, gdzie wasze sny będą mogły być w końcu zrealizowane.